Jak wygląda restauracja z gwiazdką Michelin w Londynie? W dzielnicy Notting Hill można robić wiele rzeczy. Odwiedzić księgarnię, która zainspirowała słynny film, przejść się po targu, upolować coś w antykwariacie i wybrać się do Doriana, restauracji, która dosłownie przed chwilą dostała swoją pierwszą gwiazdkę. Miejsce słynie z mięs i grilla, jednak zamiast brać jedno duże danie, zdecydowaliśmy się na więcej małych talerzyków, jak zresztą większość gości wokół. Tatar był wybitny, sałatka z burakami dobra, choć zwykła. Natomiast mini szaszłyk z kiełbasą z kaczym lardo, sercem i grzybami sitake sprawił, że wracałbym tu codziennie. Przegrzebek w dynie i szampanie to rzecz o tyle ciekawa, co jednorazowa, natomiast Daniel z topinamburem i lardo absolutnie mnie zdobył. Na koniec żabnica w dekonstrukcji bouillabaisse, no to solidne danie główne. Wada całego miejsca to blisko położone stoliki. Koszt to niecałe 900 zł, przy czym ze względu na gwiazdkę pewnie zaraz podrożeje.